Taka jest kolej rzeczy, że jesteśmy dzisiaj w Chabówce. Drodzy Państwo, dzisiaj wielkie święto wszystkich miłośników kolei. My jesteśmy teraz w parowozie i za chwileczkę, o właśnie, będziemy ruszać. Wszystko to na żywo, drodzy Państwo, specjalnie dla Was w programie Weekend z TVS. Kłaniam się bardzo nisko i zapraszam do tego, abyście byli dzisiaj razem z nami. Dowiemy się troszkę więcej na temat tego, co dziać się będzie podczas tego dnia. No i przede wszystkim dowiemy się troszkę więcej na temat tych parowozów, bo to są ciekawe historie, drodzy Państwo. Jeśli Wy nie wiecie o takich historiach, to za chwileczkę się przekonacie, dlaczego ludzie tak bardzo kochają parowozy. Właśnie, dlaczego warto tutaj przyjeżdżać i dlaczego warto po prostu poznać te piękne, wielkie maszyny. W takim razie, drodzy Państwo, ja proponuję, abyście teraz zobaczyli szybciutko krótki filmik przygotowany specjalnie dla Was, a już za chwileczkę rozmowa z maszynistą panem Czesławem. Wielkie, ciężkie maszyny. Jak to działa? Jak to jeździ? O tym wszystkim powie nam nasz gość, pan Czesław Nowak, maszynista. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Czesławie, no powiedziałam, wielkie maszyny, ciężkie maszyny. Ile waży taki parowóz? Ten akurat koło 100 ton. No, to powiem szczerze, robi wrażenie. Bardzo gorąco tam było, jak teraz jechaliśmy. No, jest temperatura, bo w lecie nawet dochodzi do 50-40 stopni. Przeważnie tam się w takich warunkach pracuje. No i jak można wytrzymać? Dajecie radę? Dajemy jakoś radę i jest dobrze. No dobrze, powiedziałam naszym widzom, że dowiemy się troszkę na temat tego, jak pracują takie maszyny. Jak w ogóle wprawić w ruch taki parowóz? No, taki parowóz w ruch trzeba wprawić. No, musi być przede wszystkim woda, węgiel, no i pali się palenisko, które potem wodę zagotuje się, wytwarza się para. No i przez tego puszcza się na silniki parowe tłoki, no i ruszamy. I ruszamy, niby takie proste, ale domyślam się, że nie każdy dałby sobie radę. Z którego roku mamy tą maszynę? Z 912, jest to produkcja austriacka, obecnie ma 101 lat, tamtego roku była jubilatką, obchodziła setne urodziny. No jak sobie teraz tak pomyślimy, że nasze dzisiejsze koleje wyglądają zupełnie inaczej, jak kiedyś, proszę bardzo, właśnie w ten sposób się jeździło i właśnie w ten sposób się pracowało. Jak długo pan już pracuje na kolei? No, na kolei jestem już prawie 29 lat. W jeździe jako czynny maszynista jestem ponad 20 lat. Czyli różni się jednak ta praca, prawda? No, różni się w sumie. No, na parowozie jestem teraz koło 7 lat. Jaka jest reakcja ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do skansenu? Albo jak wy wyjeżdżacie, bo wiem, że parowozy również wyjeżdżają, na przykład do Czech. No, na przykład do Czech byliśmy w czerwcu, byliśmy w Olsztynie na przełomie kwietnia, maja, tam też na parowoz jadzie. Teraz 14-15 wrzesień pojedziemy do Warszawy. Także jeździmy po Polsce, no, gramy w filmach, no i przez wakacje, w weekendy prowadzimy pociągi Retra, Mszana Dolna, Chabówka. Cudownie, można poczuć klimat tamtych dawnych lat. Reakcje ludzi, o to pytam. Pewnie niedowierzanie, że faktycznie można takie kilogramy ruszyć i że faktycznie tak się kiedyś jeździło. No jest zainteresowanie, jest dość duże tym. No i zwiedzający mają w sobie, się po prostu cieszą tym, co widzą i w ogóle, no nie wiem, jak to powiedzieć. No po prostu cieszą się i są zainteresowani. Ja też jestem bardzo zainteresowana tym, co widzimy tutaj, bo to wszystko wygląda naprawdę imponująco. Powiedzmy troszkę o samej tej budowie tego parowozu.
No tak jak wspomniałem, jest 1912 roku, produkcji austriackiej. No tu akurat obecnie widzimy tłok silnika parowego. No i to są koła wiązane wiązarami, z których jest jeden napędowy, napędza ten tłok, ten wiązar i wszystkie trzy koła razem, tak jak tu obecnie ta lokomotywa ma trzy koła napędowe, one razem współpracują. Jak pan tego powiada, to się wydaje takie proste, ale tak naprawdę, no, trzeba przyznać, że jest to cud techniki. No, spokojnie możemy tak powiedzieć, drodzy państwo. No, o tym cudzie techniki i o tym wszystkim, co będzie działo się dzisiaj, już za chwileczkę troszkę więcej. Teraz zobaczcie kolejny piękny felieton przygotowany specjalnie dla was. On teraz może wyszło. Ile czasu jeszcze mamy? Ile czasu jeszcze mamy? No dobrze, drodzy państwo, tutaj już zaczynają się przygotowania do wielkiego święta wszystkich miłośników kolei i tej starszej, i tej nowoczesnej, no bo oczywiście pewnie gdzieś tam będą przemykały i przenikały się historie o tym, co teraz się dzieje, a o tym, co działo się kiedyś, opowiada nam pan Czesław. Panie Czesławie, jaka jest różnica między prowadzeniem takiej spalinowej lokomotywy a parowozu? No, lokomotywę spalinową prowadzi się lżej, no i łatwiej, no nie ma na pewno takich temperatur jak tu na parowozie. A na parowozie, no to jest praca bardzo ciężka, no bo żeby jechać i tak tu u nas w terenie górzystym, żeby była więcej pary, no to trzeba tego węgla więcej wrzucić trochę do tego kotła, żeby się ta temperatura jednak wytwarzała i żeby można było jechać. Pan mi pięknie powiedział przed wejściem na żywo, że żeby prowadzić, ja tutaj pozwolę sobie pokazać, drodzy państwo, żeby prowadzić taki parowóz, to trzeba mieć tu, tak? A żeby prowadzić taką spalinową lokomotywę, to trzeba mieć tu. Chyba coś w tym jest, prawda? No nie akurat, bo tu chodzi o technikę rzucania węgla do tego. To się samo wytrenuje z pewnym czasem, bo kocioł, akurat piec jest długi gdzieś do 3-4 metrów. No i tam trzeba do końca rzucić. To nie jest takie łatwe. Każdemu się wydaje, że rzuci, ale z pierwszego wrazu na pewno nie rzuci tak. Czyli musi być technika. Ja widziałam, że pan pomocnika miał teraz, jak podjeżdżaliśmy. Tak, bo dawniej na parowozie jeździło nawet trzech. Był palacz, maszynista i pomocnik maszynisty. Obecnie jeździmy we dwóch, jest maszynista i pomocnik maszynisty. To jest naprawdę niesamowite, drodzy państwo, że właśnie tutaj w Chabówce możecie zobaczyć, jak działało to wszystko kiedyś. I możecie, przejechać się, jeśli wpadniecie akurat do skansenu w te dni. Jak pan powiedział, że jeździcie również tymi parowozami, domyślam się, że obłożenie tych miłośników, tych szaleńców, którzy kochają, myślę, że mogę tak powiedzieć, jest naprawdę wielkie, prawda? No jest bardzo dużo, jest bardzo dużo. Jutro na przykład od godziny 9 do 13 można się przejechać w budce maszynisty za drobną odpłatnością. A dzisiaj, drodzy państwo, o 11:15 spotykamy się znowu, weekend z TVS, jesteśmy właśnie w Chabówce. Słuchajcie, to głośno, ale o to właśnie chodzi. Musi być głośno, żeby była dobra zabawa. Więc my zapraszamy, 11:15, weekend z TVS prosto z Chabówki.